Przestrzenie coworkingowe cieszą się coraz większą popularnością już od kilkudziesięciu lat, w okresie postpandemicznym w szczególności, z tego powodu, że odpowiadają na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców w tym okresie, gdzie zwiększyła się ilość osób pracujących zdalnie, bądź też hybrydowo. Przestrzenie coworkingowe zarówno dla pracodawców dają możliwości zmienienia całego procesu pracy, ale również dla firm zajmujących się developmentem real estate'owym, czyli najmem przestrzeni biurowych, na to, żeby budować mniejsze biura, biura, które są które funkcjonują w modelu swing, czyli biura tymczasowe, no i ogólnie zwiększają też możliwości wynajmu krótko- i średnioterminowego. Przestrzenie coworkingowe są kluczowym elementem przestrzeni biurowych i będą coraz większym elementem tych przestrzeni wraz z rozwojem nowego modelu pracy, czyli modelu hybrydowego, zdalnego lub też typowego z pracy biurowej. Oryginalnie parę lat temu zakładano, że przestrzenie coworkingowe będą w 5-10% częścią przestrzeni biurowych. Dzisiaj mówi się już o 20, a nawet 30%. Dlaczego? Ze względu na to, jak zmieniła się praca w biurach i w ogóle praca szeroko rozumiana dzięki nowym technologiom oraz faktowi, że zmieniła się praca po okresie pandemii. Zmiany, które zostały wprowadzone w rzeczywistości biurowej, obejmują kilka sektorów, zarówno pracy, jak i tradycyjnego modelu biznesowego w biurach komercyjnych. Pierwsza rzecz, z długoterminowych wynajmów, które obejmowały kiedyś 5 do 10 lat, dzisiaj o wiele bardziej popularne są wynajmy krótko- bądź też średnioterminowe, od 2 lat, roku, a nawet w modelu takim, jak funkcjonuje CIC, czyli z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo zmieniło się też rzeczywistość tego, jak ludzie w ogóle pracują, więc też duże biura nie są już aż tak bardzo potrzebne. Potrzebne są mniejsze przestrzenie biurowe, ale spełniające inne funkcje. Na przykład potrzebna jest większa ilość przestrzeni do spotkań, do większych wydarzeń, potrzeba jest budek telefonicznych do calli, czyli do rozmów wideo z potencjalnymi klientami bądź też innymi współpracownikami, ale zmienił się też ogólnie model tego, jak funkcjonujemy jako pracownicy, czyli do pracy przychodzimy nie tylko po to, żeby pracować, ale po to, żeby spotkać się ze współpracownikami, nauczyć się czegoś nowego i też po prostu może poznać kogoś nowego nawet.